Hej, Ethan. Będziesz malował ten dom? Yahoo! Fajnie. Ta farba jest zielona. Doskonale, Ita. Pomalowałeś te okienka na zielono. A co pomalujesz na żółto, Ethan? Bardzo dobrze, pomalowałeś ściany. Wyglądają cudownie w tym kolorze. Do czego użyjesz pomarańczowej farby? Pomalujesz drzwi na pomarańczowo? Super! Pozostał tylko dach, Ethan. Jakiego koloru użyjesz do dachu? Ten dom wygląda idealnie, Ethan. Okna pomalowałeś na zielono. Ściany na żółto. A drzwi są pomarańczowe. Dach jest brązowy. Świetna robota, Ethan. Do zobaczenia wkrótce, mój przyjacielu. Cześć, Ethan. Bawisz się z pomarańczowym kotkiem? O? Zobacz, kotek wleciał w ten zielony krzaczek. Patrz, a teraz przebieg obok czerwonej latarni. O! Czy widzisz swojego pomarańczowego kotka, Ethan? Zobacz, teraz jest na niebieskim moście. Ethan, kotek przebiegł przez purpurową bramę. Nie ta brama, Ethan. Ta jest niebieska, a kotek przebiegł przez purpurową. Zobacz, kotek wskoczył ci na plecy. Wygląda na to, że zmęczyła się tym bieganiem i gonieniem. A goniliśmy ją przez zielone krzaczki, koło czerwonej latarni,
przez niebieski most i przez purpurową bramkę. Ale to była zabawa. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele. Cześć, Ethan. Co dzisiaj porabiasz? Bawisz się kulkami? Wspaniale. Wygląda to na fajną zabawę. A może chciałbyś się przy okazji pouczyć o kolorach? Dobrze, zatem zaczynajmy. Niebieski. Pomarańczowy. Zielony. O! Czerwony. Żółty. I purpurowy. Ethan, powtórzymy je teraz od początku. Juhu! Niebieski, pomarańczowy, zielony, czerwony, żółty i purpurowy. Wow, Ethan, nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Do zobaczenia później, moi przyjaciele. Witaj, Dino. Jak się dziś miewasz? Uhu. Czy chciałbyś dzisiaj zrobić czekoladowe słodycze dla Diny i pouczyć się o kształtach? Wspaniale! Zatem zaczynajmy! Ta czekoladka jest okrągła. Okrąg. Ta czekoladka jest kwadratowa.
kwadrat. Ta czekoladka jest trójkątna. Trójkąt. Ta czekoladka jest prostokątna. Prostokąt. Ta czekoladka jest w kształcie diamentu. Diament. Ta czekoladka jest w kształcie gwiazdy. Gwiazdka. A ta czekoladka jest w kształcie serca. Serduszko. A teraz możesz podarować te czekoladki dla Diny. Wspaniale, Dino. Nauczyłeś się dzisiaj tylu kształtów. Podsumujmy je teraz. Okrąg. Kwadrat, trójkąt, prostokąt, diament, gwiazda i serce. Do zobaczenia, przyjaciele! Małe samochodziki. Hej, przyjaciele. Tylko
Tylko spójrzcie na te wszystkie elementy. Co z nimi możemy zrobić? Czy już macie jakiś pomysł? Chcecie zbudować wielką huśtawkę? Dobrze, zaczynajmy więc. Te duże czerwone elementy będą podstawą. A te pomarańczowe podporami. Dzięki tym żółtym przedłużeniom możemy sprawić, że nasza huśtawka będzie naprawdę wysoka. Doskonale! Wow, już powoli zaczyna wyglądać jak huśtawka. Tylko potrzebujemy czegoś na górze, żeby całość trzymała się kupy. Dobra robota! A teraz musimy znaleźć wahadło. To jest właśnie ta część, która będzie się huśtać. Którą wybierzemy? Tę? Nie? A może tą po środku? Też nie? Aha! Ta pomarańczowo-niebieska będzie pasowała kolorami! Potrzebujesz pomocy, Billy? To wygląda na bardzo ciężkie. Wspaniale! Już prawie gotowe! Zamontujmy tylko te ostatnie części. A teraz powieśmy ją na górze! Czy jesteście podekscytowani? Już prawie możemy zaczynać. Dwa małe siedzenia i jedno duże, żeby wszyscy byli bezpieczni. A teraz czas na nią wskoczyć i rozpocząć zabawę. Juhu! Ale wysoko się huśta, do góry i do dołu. A także się obraca. To niesamowite! Zupełnie jak w wesołym miasteczku! Ale odjazd! Do zobaczenia następnym razem, przyjaciele! Cześć, Ethan. O kurczę, Ethan, jesteś cały w farbie. A może namalujemy kształty używając farby z twojego koła? Spróbuj pojechać w kółko. To jest kółko idealne, Ethan! A czy potrafiłbyś namalować kwadrat?
Świetnie! Udało ci się! Yahoo! A co powiesz na trójkąt? Ethan, to jest diament! Trójkąt ma trzy ściany. Spróbuj jeszcze raz. Tak jest, Ethan. Udało ci się, to trójkąt. Wygląda na to, że zużyliśmy całą farbę. Rzućmy okiem na kształty, które namalowaliśmy. Koło. Kwadrat. Diament. I trójkąt. Ale to była zabawa, Ethan. Do zobaczenia w następnym odcinku! Juhu! Cześć, Ethan. Jak się dziś miewasz? O, wow, Ethan! Powinieneś tam szybko wskoczyć. To wygląda na niezłą zabawę. Yahoo! Ach, widzę. Nie możesz polecieć balonem, ponieważ nie ma gorącego powietrza. W takim razie, jak zapalimy te palniki? Musisz aktywować te wszystkie przedmioty, żeby uruchomić palniki? Czerwony. Zadziałało! Cudownie, Ethan! O! Pomarańczowy. Doskonale! Jeszcze tylko kilka i balon zacznie się unosić. O! Musisz celować po środku, Ethan. Juhu! O nie! Musisz zacząć od początku. Hu. Zielony. Brawo, Ethan. O! Niebieski. Perfekcyjnie. Jeszcze tylko jeden palnik i jesteśmy gotowi do lotu. Skoncentruj się i wyceluj w sam środek. Yahoo! Żółty. Fantastycznie! To był ostatni! Wskakuj teraz szybko, Ethan, zanim odleci! Fenomenalnie! Wysokich lotów, Ethan! Do zobaczenia! Cześć, Ethan! Jak się miewasz? Czy chciałbyś pouczyć się dzisiaj kolorów i postrzelać z działa?
Dobrze. Yahoo! Zatem zaczynajmy. Hop. Czerwone. A. Żółte. Aha. Zielone. Pomarańczowe. Purpurowe. I niebieskie. Doskonale, Ethan. Masz teraz skrzynię pełną lizaków. I nauczyłeś się tylu kolorów dzisiaj. Czerwony. Żółty. Zielony. Pomarańczowy. Purpurowy. I niebieski. Juhu! Do zobaczenia wkrótce, przyjaciel! Yahoo! Hej, Ethan! Jak się miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj wykonać misję? Części samochodu policyjnego są porozrzucane na tym terenie. Musimy je zebrać do kupy. Pomożesz nam? Dobrze, zatem zaczynajmy. O? Doskonale, Ethan! Znalazłeś koła! Teraz poszukajmy innych elementów. Świetnie, Ethan! Znalazłeś kabinę! Thank you.
kierownica? Doskonale! Myślisz, że potrzebujemy czegoś więcej do budowy tego samochodu? Dobrze, zacznijmy budować nasz radiowóz policyjny. Kabina, koła, i kierownica. Czegoś wciąż brakuje. Już wiem! To obracające się światło na dachu. Poszukajmy go. O! Juhu! Doskonale, Ethan! Zbudowałeś swój radiowóz policyjny! Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Cześć, Ethan! Jak się dziś miewasz? Wygląda na to, że znalazłeś nowego przyjaciela! Mamy tu tak wiele pączków! Ale pychota! Powinniście się pościgać i policzyć te wszystkie pączki! O! Co wy na to? Dobrze! Do biegu! Gotowi! Start! Świetnie, chłopaki! Łapiecie tyle pączków naraz! Doskonale, mały samochodziku. Hop. Twój przyjaciel pomógł ci znaleźć 3 pączki. Aha. Doskonale. Czas minął. A teraz zobaczmy, ile pączków złapaliście. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 pączków. Wow, Ethan. Jesteś niezły w tym. Teraz twoja kolej, mały samochodziku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Też 10 pączków. Oboje złapaliście dokładnie po tyle samo pączków. Doskonale! Do zobaczenia wkrótce, chłopaki! Cześć, Ethan! Jak się dziś miewasz? Ethan, tylko spójrz na te łódki!
Może je policzymy? Yahoo! Dobrze, zróbmy to. Jesteś gotowy? Ile mamy zielonych łódek? Jedna. Dwie. Trzy zielone łódki. Doskonale, Ethan. Policzysz teraz pomarańczowe łódki? O! Jedna, dwie. Czekaj, Ethan, ta łódka jest żółta. Spróbuj jeszcze raz. Jedna, dwie, trzy, cztery pomarańczowe łódki. Doskonale. A teraz policzmy purpurowe łódki. Jedna, dwie purpurowe łódki. Cudownie, Ethan. Policzyliśmy dzisiaj tak wiele łódek. Ethan, policzmy jeszcze raz. Trzy zielone łódki. Cztery pomarańczowe łódki. Dwie purpurowe łódki. Doskonale, Ethan! Do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Ethan! Jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś nakarmić kaczuszki w parku? Yahoo! O! Tylko spójrz na te wszystkie kaczuszki, Ethan. Ile ich tutaj jest? Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć kaczuszek. Świetnie, Ethan! Wyglądają na głodne. Nakarmmy je. O nie, Ethan! Nie powinieneś dawać chlebka kaczuszkom. To nie jest dla nich dobre. Już dobrze. Zobaczmy, co jeszcze mamy w koszyczku. Kaczuszki lubią groszek. Dalej, nakarm je. Co my tu jeszcze mamy? Kukurydza? To jest bardzo zdrowe dla kaczuszek. Juhu! Zobacz, Ethan! Brązowe płatki! Kaczuszkom to na pewno zasmakuje! Co jeszcze dla nich mamy, Ethan? Sałata!
tylko upewnij się, że podzielisz ją na drobne kawałeczki, żeby kaczuszkom było łatwiej przełknąć. Jesteś taki dobry, Ethan. Te kaczuszki są teraz bardzo zadowolone. Yahoo! Zobaczmy, czego się dzisiaj nauczyliśmy. Juhu! Juhu! Policzyliśmy jedną, dwie, trzy, cztery, pięć kaczuszek. Nakarmiliśmy je groszkami, żółtą kukurydzą, brązowymi płatkami i zieloną sałatą. Ale dzisiaj była zabawa, Ethan. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Ethan, jak się dziś miewasz? Bardzo dobrze. A to co? Czy to jest labirynt? Wchodzisz do środka? Yahoo! Tylko uważaj, żeby się nie zgubić. Ach, widzę. Musisz iść śladami tych czerwonych znaków, jeśli nie chcesz się zgubić. Dobrze, zatem zróbmy to. Pamiętaj, Ethan, tylko te czerwone. Aha! O! Ethan, miałeś iść za czerwonymi kropkami, a teraz się zgubiłeś. O! Już dobrze. Zobacz, tam jest ich więcej na podłodze. Bardzo dobrze, Ethan. O! Ethan, już wiesz, którą drogą pojechać? Wspaniale! Ethan, czy wiesz, jaką drogą pojechać? Bardzo dobrze, Ethan. Juhu! Wspaniale! A więc jakich kolorów się dzisiaj nauczyłeś? Czerwony. Purpurowy. Żółty. Zielony. I pomarańczowy. Nauczyłeś się tylu kolorów, Ethan. A nawet znalazłeś wyjście z labiryntu. Świetna robota! Cześć, Ethan. Jak się miewasz? Jest tu tyle szkatułek. Ciekawe, co w nich jest. A czy chciałbyś się dzisiaj pouczyć o kształtach i sprawdzić, co jest w tych szkatułkach? Dobrze, zatem do dzieła! O!
Musimy poszukać klucza z kwadratową końcówką. Bardzo dobrze, Ethan. Teraz możesz otworzyć tę szkatułkę. Wspaniale! Masz łaskotki, Ethan? A teraz musisz znaleźć klucz z okrągłą końcówką. Chyba to nie ten, Ethan. Szukaj dalej. Idealnie. A teraz otwórzmy ją i zobaczmy, co jest w środku. Wow, pociąg zabawka. Ale masz szczęście, Ethan. Teraz musisz znaleźć klucz w kształcie trójkąta. Aha. Wspaniale. Teraz zobacz, co na ciebie czeka w środku. Fantastycznie, Ethan. A teraz musisz znaleźć klucz w kształcie pięciokąta. Super! Szybko zjedz pączka, zanim odleci. A więc, który z dwóch ostatnich kluczy ma kształt gwiazdki, Ethan? Bardzo dobrze. Wow, to było coś, Ethan. Ale to jest śmieszne. Wspaniale! Możesz to dodać do swojej kolekcji zabawek. A teraz podsumujmy wszystkie kształty, których się dzisiaj nauczyłeś. Kwadrat, koło, trójkąt, pięciokąt, gwiazda i diament. Wow, tyle tych kształtów! I do tego otrzymałeś tak dużo prezentów. Wspaniała robota! Hej, Ethan, jak się masz? Ethan, czy chciałbyś poszukać z nami jajek oraz pouczyć się kolorów? Świetnie! Zatem chodźmy! Żółte, o, czerwone, o,
O-o! Niebieskie. O! O! Różowe. O! Purpurowe. O! O! Aha! Zielone. O! Pomarańczowe. O! Wspaniale, Idan. Znalazłeś dzisiaj całe mnóstwo jajek i nauczyłeś się mnóstwo kolorów. Żółte. Czerwone. Niebieskie. Różowe. Purpurowe. Zielone. I pomarańczowe. Do zobaczenia wkrótce. Hej, Ethan, co u ciebie? Ethan, czy chciałbyś dzisiaj nauczyć się liczb i porozbijać mury? Dobrze, zatem zaczynajmy. Raz. Ale to było fajne. Zróbmy to jeszcze raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Hop. Siedem. Hop.
8. Hop. 9. Bardzo dobrze, Ethan. Rozwaliliśmy tyle murków i przy okazji nauczyliśmy się numerów. Podsumujmy je teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Do zobaczenia następnym razem!